Witajcie przyjaciele! Dziś porozmawiamy o kontu TikToka w USA. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to proszę zasubskrybuj ten kanał oraz oceń ten film. Ostatnio TikTok ma nieźle problemy. Został zablokowany w Indiach i wygląda na to, iż w USA będzie tak samo. Ustaliłem datę 15 września, do kiedy TikTok zostanie zablokowany w Stanach Zjednoczonych. No, chyba że ktoś to odkupi. Może być to Microsoft. Więc blokujemy TikToka 15 września, chyba że Microsoft albo ktoś inny go odkupi. Są to słowa Donalda Trumpa, który to zapowiada zablokowanie aplikacji. Ale dlaczego? TikTok należy do chińskiej firmy, która jak każdy Facebook czy inny YouTube szpieguje użytkowników. Niestety, Chiny mogą w każdym momencie poprosić o dane użytkowników, a firma nie może powiedzieć od tak nie. USA i Chiny mają dość zimne stosunki, więc można to oznaczać manipulowanie użytkowników do wybrania na przykład kandydata na urząd prezydencki. Jak będzie to działać? Najprawdopodobniejszą opcją jest wyłączenie serwerów TikToka w Ameryce. Oczywiście nie oznacza to, iż Amerykanie nie będą mogli korzystać z TikToka, gdyż wystarczy przez VPN zmienić lokalizację urządzenia. Obecnie istnieje duża szansa na to, iż Microsoft wykupi TikToka na amerykańskim rynku. A wy? Co myślicie o pomyśle Donalda Trumpa? Proszę napiszcie w komentarzu. Tymczasem to byłoby już na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.